Ej kochani, z tej strony Ewa, witajcie na kanale Selene. Zobaczcie, Barbie razem z Kenem wybrali się na przejażdżkę. Jak myślicie, gdzie spędzą najbliższy czas? Ken, daleko jeszcze. Troszeczkę jestem zmęczona już tą całą podróżą. Nogi mi zdrętwiały. No Barbie, jeszcze odrobinka, bądź cierpliwa. Dosłownie za 5 minut będziemy na miejscu. O, chyba jesteśmy już na miejscu. Ach, w końcu już jesteśmy na miejscu. Możemy zacząć odpoczynek od tego wszystkiego. To co, kochani, co robimy najpierw? Barbie, ja myślę, że najpierw powinnaś wyłożyć wszystkie naczynia, które wzięliśmy z domu. No i potem, kto ma ochotę na obiad? Ja mam ochotę na obiad, ja mam! A co, Barbie, przygotujesz pysznego? No kochani, ja wam przecież przygotuję to, na co macie tylko ochotę. Słuchajcie, ja mam świetny pomysł. Bardzo dawno nie jedliśmy makaronu. Co wy na to, żeby zjeść właśnie makaron, na przykład z jajkami? Wow, to jest naprawdę mega pomysł. Ja też mam na to bardzo ochotę. Tak, Barbie, tak, zjedzmy to. Będzie na pewno smaczne. No dobra, kochani, to ja zajmuję się kuchnią, a wy róbcie w tym czasie, co tylko chcecie. To ekstra! Ja właśnie się przygotowałam do zjazdu ze zjeżdżalni! A ja się pochuśtam na hamaku. Och, ale tu jest super. Zawsze uwielbiam tutaj odpoczywać. No dobra, no to czas poukładać wszystkie naczynia na miejsce. Najpierw poukładam wszystkie talerzyki. Oho, drugi talerzyk. No to teraz trzeci. O, super! No i czwarty. Musi być także miejsce na nasz cudowny napój, no i również na nasz ulubiony sos uniwersalny do różnych potraw. No i nie zrobię pysznego obiadku bez oczywiście patelni. O, super! No i oczywiście muszę mieć czym przyrządzać tą potrawę. A na stolik wyłożę oczywiście nasze kubeczki, żebyśmy mogli czym popijać podczas obiadu. To jest bardzo ważne, żeby w obiedzie również nie zapominać o napojach. A po obiadku zjemy pyszny popcorn. Odłożę go na razie na boczek, żeby o nim jeszcze aż tak nie myśleć. Świetnie, praktycznie wszystko gotowe. Makaron również już wyłożyłam, ale muszę jeszcze wyciągnąć z lodówki pyszne jajka. No to sprawdźmy, czy są jajeczka. Oczywiście, że są. Świetnie, no to czas je wyciągnąć i zacząć robić nasz obiad. Barbie, długo jeszcze do obiadku, bo bardzo fajnie mi się bawi w tym basenie i nie wiem, kiedy mam wyjść. No, kochana, ja właśnie kończę obiad, więc w sumie możesz wszystkich zwołać i chodźcie tutaj do stoliczka, bo za chwilkę już będziemy mogli jeść obiadek. Skipper, Skipper, wstawaj, wstawaj już! Musimy iść na obiad! Barbie już przygotowała makaron z jajkami. Och, okej, Chelsea, już idę, ale słuchaj, obiecaj mi, że spróbujesz się dzisiaj tutaj położyć. Jest naprawdę bosko! No jasne, nie dałabym tobie tutaj leżeć cały dzień, bo również chciałam się położyć, ale to po obiadku. Barbie, no, Skipper już przekazałam, ale Kena nie mogę znaleźć. No to zerknij, Chelsea, koniecznie do sypialni i musisz zobaczyć ten śmieszny widok. On zasnął rany. Czyżby on się tak zmęczył tą podróżą? To co, Barbie? Mam go obudzić? Tak słodko śpi.
No trudno, ale no musimy go obudzić, no bo w końcu zaraz ostygnie obiadek. Już go nakładam, a ty obudź Kena i siadajcie do stołu. Ken, wstawaj! Ken, jest już obiad! O rany, oj, czyż ja zasnąłem? Przepraszam, no naprawdę byłem zmęczony chyba tą podróżą. Ale co, już jest obiad? No to koniecznie wstaję! No to czas nałożyć obiadek. Aha, no to nakładamy. Mam nadzieję, że będzie Wam smakować. No jasne, Barbie, że będzie nam smakować. A mamy może jeszcze jakiś napój do obiadku? Jasne, już Wam niosę. A proszę bardzo. To co, ja życzę wszystkim smacznego. Mam nadzieję, że będzie cudownie. No, to my mamy nadzieję, że będzie Wam smakować. Wy sobie, dziewczynki, zjedzcie pierwsze. Najwyżej weźcie sobie jeszcze dokładkę, a ja z Kenem zjemy później. Kochani, to wszystko na dzisiaj. Jeżeli ten odcinek się Wam podobał, to koniecznie dajcie kciuki w górę. A jeżeli macie ochotę być na bieżąco z każdym nowym filmem, bajką czy unboxingiem, no to kliknijcie subskrybuj, a w komentarzach dajcie znać, czy Wy również często z rodzinką wyjeżdżacie na podobne wypady. To co, kochani, my się widzimy już następnym razem. Do zobaczenia, buziaki, pa pa!